Ivory Tower, chylę czoła. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Jesteśmy sobie na początku zamkniętej bety. Ja mam tylko nadzieję, że jeśli będę tutaj miał jakieś takie postępy swoje, zdobędę jakieś nowe samochody i tak dalej, że mi się to przeniesie już do pełnoprawnej wersji. Wyłączę na chwilę kamerkę, przejdziemy sobie przez etap wstępny. Ja sobie wybieram język angielski, dlatego że to jest jeszcze wersja przedpremierowa gry i nie wszystko może być dobrze przetłumaczone na język polski, a poza tym lubię grać w języku angielskim. Tutaj mamy ustawienia graficzne, ja sobie ustawiłem preset ultra, tutaj możemy sobie podejrzeć, jak gra będzie wyglądać na poszczególnych presetach. Do grafiki sobie jeszcze dojdziemy, może dzisiaj, może w innych odcinkach. I tutaj wybieramy sobie ułatwienia, to znaczy kontrolę trakcji, stabilności, drift assist i tak dalej. Ja na razie wybiorę expert, bo na tym mało grałem. I tutaj mamy coś właśnie, na co chciałem zwrócić szczególną uwagę, czyli importowanie naszej kolekcji samochodów z The Crew 2 do The Crew Motorfest. I teraz nie wiem, czy mogę to zrobić jednorazowo, czy później będę mógł jeszcze sobie tą kolekcję sprowadzić. Obecnie mam 202 samochody do sprowadzenia. Tutaj od razu mi się to pokazuje, to jest bardzo fajne, nie? 202 samochody mogę sobie sprowadzić od razu do The Crew Motorfest. O, wow! Grałem w kilka różnych wersji The Crew Motorfest i pamiętam, że w którejś wersji ta Supra na samym początku prowadziła się okropnie. Wybieram sobie na początku mój pierwszy samochód. Chyba nie wiem właśnie, którego nie mam. No, ale weźmy S2000. Teraz mamy dostęp do menu głównego. Wheelcos. Wchodzimy sobie w moje pojazdy. I ładuje mi się coś, zobaczcie. Ładuje mi się moje samochody. I nie tylko widzę, że ładują się, wiesz, takie puste, bez modyfikacji, ale już zmodyfikowane. Chyba nie mają części tuningowych zainstalowanych, ale jeśli chodzi o wizualne, zobaczcie. Wszystko to przeszło razem z moimi pojazdami. Wow! Jestem w szoku, myślałem, że to będą same gołe pojazdy, zwłaszcza na etapie zamkniętej bety. A tu nie dość, że... Czekaj, a malowania też? Czy tylko kolory samochodów? Nie no, malowania chyba też. Wiesz, to są... ja zawsze wybieram malowania innych graczy. I widzę, że malowania innych graczy też poprzechodziły razem z moimi samochodami. Wow! Znaczy nie jestem na 100% pewny. Zaraz zobaczymy. Miałem bzika na punkcie robienia samochodów policyjnych, wersji takich policyjnych w The Crew 2. I kilka tych samochodów... O kurde, jaki wydech mamy tutaj. Ja już zapomniałem tych tuningów wszystkich. Co to jest? Tu jakiś dziwak. Tutaj zrobiłem sobie, zobaczcie, koła pączki. Tam można było w The Crew 2 robić takie hardkorowe tuningi. Wow, tutaj mamy ten neon. Ale właśnie, czy malowania przeszły? Bo wygląda na to, że jak do tej pory widzę tylko te oficjalne. Ale jest policyjne, zobacz. To na pewno jest zrobione przez gracza. Jest... Wow. Szok. Jestem w totalnym szoku. Twórcy The Crew poszli o krok dalej w swojej grze i dali nam możliwość przeniesienia tego do nowej części, żebyśmy nie musieli zdobywać tego od nowa. Musieli wzbogacić to jakoś graficznie może, lub nie. I wow, ja jestem w szoku. Ja jestem totalnie w szoku. Audio signature, nie wiem co to może znaczyć, ale z tego jest, to jest coś nowego. Rooftops. Tutaj, może tego akurat nie ma do tego samochodu, ale mamy rooftops. Nie wiem też, co to oznacza. A, wiem chyba, to są te takie wizualne rzeczy do tego samochodu, które no, nie pasują, bo nie mamy dachu, nie? Jeśli chodzi o upgrades, części ulepszeń mi nie poprzechodziły, a je też trzeba było bardzo dużo zdobywać i na bank mam dużo tych części zachowanych tam. Myślę, że to spoko i tak już jest ogromną przewagą to, że mogę sobie te wszystkie samochody poprzenosić. Tutaj te ustawienia Pro też się nie poprzenosiły. Zobaczcie, że są standardowe. Chyba, że ja tam nie tuningowałem, też nie pamiętam. I wybieramy sobie tego na przykład McLarena. Jest! Mam McLarena. To jest chyba malowanie oficjalne akurat do tego pojazdu.
Ten samochód jest unikalny, ale okej, w The Crew Motorfest wygląda dużo, dużo lepiej. I wiecie co? Tutaj jak się jeździ w nocy, to w końcu działają światła. Ładnie wygląda ta gra, nie? Ty, pół osie się ruszają, ale ładnie, fajnie to wygląda. Dobra, stoimy w miejscu. A dlaczego one są obrudzone z jednej strony tylko? No chyba po to, żeby było widać, że one się obracają, wiecie? Tutaj mamy pracujące zawieszenie. W sumie fajny samochód nam wybrało do testowania offroadów, nie? Widać, jak sprężyny się ładnie uginają. Brakuje mi słów, kurde. Wygląda to naprawdę mega, mega dobrze. Zobaczcie, jaka roślinność jest tutaj gęsta. Rozwala czachę, człowieku. To jest to. Gdzie tutaj jechałem do jakiejś playlisty, ty. Ale ty, to wygląda zajebiście, wow. Inaczej niż Forza, nie? Forza tak bardziej realistycznie wygląda. Tutaj widać, że jest wklejonych 3000 takich samych na przykład krzaków tutaj, które są na poboczu. Ale wiesz, jak się jedzie trochę szybciej, to aż tak bardzo się na to uwagi nie zwraca, nie? Mimo wszystko gdzieś tam z tyłu głowy czujemy, że to jest takie oszukane. A w Forzie ta roślinność, rozmieszczenie tego wszystkiego moim zdaniem jest bardziej przemyślane, jak teraz patrzę. Tutaj jakiegoś krzaka rozwaliliśmy. Wow. Okej. Okay. O, wjechaliśmy sobie na jakąś górę. No właśnie, jak jest w ogóle z paleniem kapcia na przykład na piachu? Czy zrobimy dziurę za sobą? Nie, nawet nie ma śladu, zobaczcie. Nie możemy za sobą śladu zostawić. Może na mokrym by było jakoś lepiej to widoczne. A nie, coś tam jakiś ślad chyba jest. Jest, ale taki ślad, nie? Nic specjalnego. Możemy sobie gdzieś tu na górę wjechać. Dobra, zmieniamy furę. Jaram się. Okej, byliśmy teraz w klasie buggy. Czy w ogóle byliśmy w buggy? I to jest Rally Ride. I teraz pokazuje nam proponowane samochody z tej klasy. Mam swoje malowanie, swoje nawet wybrane te szalone koła, które wziąłem do tego samochodu. I mam tego Hammera. O, właśnie, weźmiemy sobie tego Hammera, bo ostatni odcinek właśnie wam pokazywałem z jazdy tym Hammerem w The Crew 2 i zwracałem wam uwagi na skrzynki, które są na dachu, które w The Crew 2 były ruchome i ruszały się w odpowiedni sposób, no. Zobaczmy, jak będą się ruszać tutaj. Czy jest jakaś różnica? A, one tak w powietrzu latają. Źle to wygląda. Ale tak, no, mam przeniesiony swój ten samochód, który zdobyłem chyba w ostatnim jakimś tam wydarzeniu albo submicie. Także mega fajnie, że mogę go sobie tu używać. One są teraz mega wolne, ja tu nie mam żadnych części do nich. Patrzcie w ogóle na ten neon pod spodem. Tutaj coś na szybie mam dziwnego. Jesteśmy w ogóle gdzieś bardzo, bardzo wysoko, zobaczcie. Pojedźmy jeszcze kawałek dalej. Źle wyglądają te skrzynki, zobaczcie, one są w powietrzu. To jest jeszcze zamknięta beta i wszystko może się poprawić, nie? Ale no, w The Crew 2 wyglądało to trochę lepiej, moim zdaniem. Na obecną chwilę. To jest... Ej, kiedy... Pamiętacie w ogóle jakąkolwiek grę, że mogliście sobie z poprzedniej części danej serii gry przenieść sobie cały ekwipunek, w tym samochody, do następnej części? Na przykład z Forza Horizon 2 do Forza Horizon 3, albo do z trójki, do czwórki, z czwórki do piątki? Rozwala mi to łeb. Rozwala mi to łeb. To jest naprawdę ciekawy pomysł. Na dłuższą metę może to zaszkodzić tej grze, no nie, no bo większość graczy sobie poprzenosi te samochody, przejedzie sobie, wiesz, zrobi sobie tutaj szybko wszystko w jakimś tam przyspieszonym tempie i się grom znudzi, no nie. Może jest takie ryzyko, wspominałem wam o tym. I mieliśmy taką opcję na początku, że możemy sobie te samochody przenieść, a możemy sobie ich nie przenosić. Samochody i w ogóle te wszystkie dodatkowe rzeczy, nie. Tutaj mamy jakieś barierki. Wow! Tutaj jakiś wjazd. Zobaczcie, bardzo fajnie pracują tutaj cienie, no nie? Tutaj mamy jakiś zacieniony, za górą, zobaczcie, tutaj zacienione ładnie oświetlenie. Poprawili znacznie w
tej części. Widzę, że też tutaj jest jakaś optymalizacja, bo na przykład cienie tych barierek, zobaczcie, zwróćcie uwagę na cienie tych barierek. Widzicie tam z przodu przed samochodem, co się dzieje? One się tak rozmywają, roztegowują i nie są takie wyraźne, nie? Też jakąś tutaj optymalizację zrobili. Okej, wjechałem w jakieś dziwne miejsce jakiegoś budynku, trochę eksploruję, ale bardzo się jaram przede wszystkim. Wow. Tak, tutaj możemy sobie, dostałem informację o tym, że możemy szukać skarbów. No to w taki sam sposób działa to jak w Dekru 2. Ci te osoby, które grały w Dekru 2, będą wiedzieć, jak się szuka tych skarbów. Ja na razie nie będę zwracał na to uwagi, bo nie zależy mi na tym jakoś specjalnie. Teraz się jaram w ogóle tym światem. I wjeżdżamy chyba mega, mega wysoko, zobaczcie. I co się dzieje? Czekaj, czy ja tu podjadę tym autem? Bo to nie jest tuningowane. Podjechałem. O! Tak właściwie to ta część jest już tutaj. Spoko, możemy sobie odebrać. Jeśli nie jesteście zaznajomieni z tą mechaniką w Dekru, jak to działa z tym odnajdywaniem skarbów i tak dalej, to widzieliście, teraz pokazywało mi się na mapie, że muszę dojechać sobie, że w tym obszarze, gdzie jestem, jest jakaś rzecz i im szybciej to pika, to znaczy, że się zbliżamy do danego miejsca, nie? No i otwieramy sobie to i teraz mogę sobie do mojego samochodu włożyć jakieś części, prawdopodobnie tuningowe. Tak, tu nam się pokazuje, zobaczcie, że mamy dwie części nowe do włożenia. No i wkładamy sobie. I teraz, kurde, jaki skok. Z 575 koni mechanicznych robi nam się 619. To jest spora różnica chyba, nie? I w każdym samochodzie, którym sobie jeździcie w Dekru 2 czy w Dekru Motorfest, pojawia wam się mileage, czyli ilość kilometrów, które przejechaliście. No. No i ja przejechałem sobie teraz 2 kilometry tym samochodem w tej grze. W Dekru 2 mam przejechane znacznie więcej. Okej, to nie jest wyjazd. Ja myślałem, że to wyjazd, a to jest po prostu rozwalona jakaś taka platforma. Okej, ja... Zastanawiam się, na ile osób będziemy mogli robić zloty. Czy tutaj możemy się jakoś zaprosić? Crew management. 4 osoby maksymalnie. Ach, szkoda, szkoda. Myślałem, że tak będziemy mogli po 20 osób. Ale ciekawe, ile na sesji mamy 7 osób maksymalnie, zobaczcie. Mam tutaj osoby, które można sobie spotkać. W Fordzie Horizon 5 mamy 12 osób maksymalnie, nie? Tutaj mamy o jedną osobę więcej, którą możemy widzieć na mapie i jej samochód prawdopodobnie, niż w Dekru 2. To nie jest dobrze, moim zdaniem. Powinni pójść tutaj o krok dalej i dać nam coś więcej, nie? Tak liczyłem na to gdzieś w głębi serca, że będzie te 30 osób na mapie widocznych. Wiesz, to może jeszcze przyjść jakaś aktualizacja, ale wątpię. Myślę, że poszli na ten sam sprawdzony system, co w Dekru 2, który generalnie też tam nie zawsze dobrze działał. Sami wiecie, nie? Osoby, które grały. Okej, jesteśmy w sumie w bardzo fajnym miejscu. Zobaczcie, jaki ładny widok jest tutaj. Mamy widok na spore miasto w sumie, nie? Tam mamy wulkan. Już wam pokazywałem na wersji tej zdalnej, jak się tam wjeżdża. Ale widok jest kozacki, wow. Naprawdę dobrze to wygląda. Naprawdę dobrze wygląda ta gra. Wiecie, co słabo wygląda? Nie zwraca się na to uwagę jakoś tak od razu, ale chmury. W Forza Horizon 5. Ja tutaj dużo porównuję do Forza Horizon 5, bo to jest, myślę, że taka bezpośrednia konkurencja, nie? Do Forzy. Ale w Forza Horizon 5 ekipa, która tworzyła tamtą grę, oni skanowali w bardzo dużej rozdzielczości niebo nad Meksykiem. I potem to wszystko przełożyli do gry. Dlatego chmury w Forza Horizon robią tak niesamowite wrażenie. Tutaj te chmury są.
ale widzicie, że one nie mają tylu detali. Mam nadzieję, że na nagraniu to widać, nie? One nie mają tylu detali, tylu różnych tych takich prążków, nieprążków, tak? To też wpływa na taki ogólny odbiór, lepszy lub gorszy danej gry. Tutaj mamy kokpit. No, kokpity są na pewno nie tak szczegółowe jak w Forza Horizon, nie? Ale... Wow! Okej! Ha! Ivory Tower! Chylę czoła! Patrzcie, co tu się wyprawia! Ja gram teraz na padzie! Mamy większy obrót kierownicy niż 180 stopni! Okej! Okej! A tu wiesz, chodzi mi o animację kierownicy i w ogóle, że ręce widać ładnie i przekłada sobie postać, łapy. Wow! Wow! Tutaj sobie grzebię trochę w ustawieniach, bo chciałem zmniejszyć wielkość prędkościomierza i mapki, ale nie znalazłem takiej opcji, natomiast znalazłem coś fajnego, zobaczcie. Możemy sobie wyłączyć, żeby zwiększyć imersję grania, możemy sobie wyłączyć te tagi w trakcie jazdy, nie? Na drodze gdzieś tam. Jak mamy te radary, czy strefy prędkości, strefy pomiarowe. Bardzo fajne. Tutaj możemy sobie kolejne rzeczy powyłączać, jeśli chcemy. Tutaj mamy mapkę, możemy sobie ją też trochę spersonalizować. Player names. Mi to bardzo przeszkadzało w The Crew 2 na przykład. Teraz sobie ustawiłem coś takiego, że kokpit rusza się dość mocno, kiedy jedziemy sobie samochodem. Można sobie to oczywiście zminimalizować i sprawić, że ten kokpit rusza się trochę mniej. Ja teraz ustawiłem maksymalne wartości do poruszania się kokpitu w osi pionowej i osi poziomej. Ło! Ło! Okej, to wyglądało fajnie. Podoba mi się, podoba mi się. Tutaj mam w ogóle jakieś efekty dźwiękowe, to one wynikają z tych rzeczy, które sobie pododawałem do tego samochodu. Takie szalone, ale ta gra jest trochę taka bardziej stonowana w porównaniu do The Crew 2, mam wrażenie. Tutaj mimo wszystko jest trochę więcej realizmu, wydaje mi się. Zwłaszcza jeśli chodzi o to prowadzenie samochodów. Więc nie będę tak ochoczo instalował sobie tego wszystkiego, jak mamy na przykład w tym samochodzie. Pewnie niektórzy zwrócili uwagę, ja nie zwróciłem waszej uwagi dokładnie. Zobaczcie na lusterka. Jeszcze nie działają. Znaczy, działają, ale są takie mocno przydymione, nie? Coś tam się odbija, ale tak nie wiadomo do końca co. Więc miejmy nadzieję, że oni wprowadzą jakąś aktualizację, która doda te lusterka. Póki co to chcieli po prostu, żeby chyba każdy przetestował sobie grę i w miarę płynnie sobie mógł prowadzić tą rozgrywkę, no nie? Tutaj mamy kategorię naszych pojazdów. Możemy sobie wybrać, tylko nie było tutaj napisane nigdzie, co mamy kliknąć, żeby sobie... A, są filtry, okej. Nie zwróciłem na to uwagi. Więc tutaj mamy dwa tiery samochodów ulicznych. Okej, w The Crew 2 mieliśmy tylko jeden tier. Tutaj widzę, że niektórych samochodów jeszcze nie mogę sobie wybrać. Na przykład tego. Nie wiem dlaczego. Może muszę zrobić jakąś konkretną playlistę albo coś takiego. Tutaj możemy sobie w prosty sposób dodać samochód do ulubionych. Wtedy jak mamy to szybkie koło wyboru pojazdów, czy motorówka, czy samolot, czy samochód. O, tu mam w ogóle dwa podobne pojazdy do siebie. A, tu jest jakaś Golden Wings Edition, okej. No to wtedy możemy sobie szybko te samochody zmienić, no nie? Właśnie, drifting. Driftingu jeszcze nie testowałem w tej grze. A, tutaj mam jakiegoś tam... Tylko nie mam ulepszonej tej Agery. Więc nie wiem, co tu się wydarzy. I tutaj jeszcze te pro ustawienia są jakoś takie. Ale to jest generalnie samochód do driftu. Jesteśmy mniej więcej w górach. Są tu jakieś zakręty. I zaczął padać deszcz. To by było doskonale przetestować tutaj drift. Zobaczcie, jakie szalone mam tutaj tuningi. Kurde, bosko to wygląda. Jedziemy. Wywaliło mnie. W The Crew 2 oni w pewnym momencie poprawiali prowadzenie niektórych samochodów, w tym właśnie driftowych. Ale tutaj to jest coś zupełnie innego.
wybaczcie te efekty. Ale ja się naprawdę w The Crew bawiłem tym wszystkim. I tak wygląda zaciągnięcie hamulca ręcznego. Co, mogę? Mogę, no to robię, no. Okej, okay, to jest... No ciekawe, trzeba będzie dłużej podriftować i potuningować te furki, bo to jest zupełnie nowa gra dla mnie i pod kątem prowadzenia jest coś zupełnie innego niż w The Crew 2. O! Uuu, wszedłem nawet! Nice! Ale tak szybko sobie teraz jadąc tutaj i testując samochód driftowy. Właśnie, tutaj mamy rondo. Zaraz, zobaczymy co się stanie na rondzie, nie? Czy damy radę zrobić kółko na rondzie ładne? Będzie dobry test, prawda? Okej, dałoby się, musiałbym pewnie tuning tutaj trochę poprawić. Ale te samochody nie driftują jak w The Crew 2. One tutaj łatwiej zyskują przyczepność. Łatwiej nad nimi panować po prostu. W The Crew... O, co to tam było? Jakiś trafik się fajnie rozwalił. W The Crew 2, jak już leciałeś tym driftem, to niewiele mogłeś zrobić. Musiałeś mniej więcej przed wejściem w zakręt ocenić prędkość i odpowiednio tą prędkość sobie... No po prostu, jak już samochód leciał w The Crew 2, to niewiele mogłeś z tym samochodem zrobić. Albo mogłeś zahamować i nim skręcić. No, ten drifting był tam dziwny. Dało się to ogarnąć, ale na pewno nie było to super przyjemne. Tutaj jest inaczej. I widzicie, że już te pierwsze ślizgi jestem w stanie sobie jakoś tam wyprowadzić. Chociaż tutaj akurat droga jest szeroka, nie? No, ciekawe, ciekawe. Dużo tu pozmieniali, kurde. To nie tak miało być. Miał być króciutki odcinek, szybciutki. Wow, szok. Okej. Na jedną rękę przyspiesza na takim motocyklu? Patrzcie, jest ślisko i rzuca tą dupą. Ja nie muszę tego kontrolować. To jest taki po prostu efekt wizualny, nie? Jak palimy kapcia przy starcie. Wow! Motocykle są bardziej przyczepne. Fajnie wygląda ta animacja postaci. Chowa się ładnie za szybkę, nie? Tak to wygląda z kokpitu. A, w porządku jest. Widzieliśmy chyba lepsze, nie? Te kokpity w innych grach. No to nie jest gra typowo motocyklowa, ale no... Nie robi to na nas wrażenia, bo już widzieliśmy coś lepszego, prawda? Ale jest spoko. Teraz się bawię tym hamulcem, że tak powiem, ręcznym. Ale w motocyklach to się po prostu nazywa hamulec tylny. Możemy sobie na koło stanąć, rzecz jasna, nie ma problemu. Trzeba uważać, żeby za mocno nie stanąć. Wow. Jak w GTA. Mam taki teraz feeling trochę. Mega. Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć. Brak mi słów, bo giera robi wrażenie, aż pachę spociłem. Wow. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to będzie po prostu kopia The Crew 2.